Cześć, dostałem do testu kamerę, o której sądziłem, że będzie po prostu kolejną prostą kamerą do monitoringu domu. Tymczasem po tygodniu użytkowania zastanawiam się, jakim cudem kosztuje ona tylko 160 zł. Oto IMO Ranger 2, zaskakująco dobry i tani monitoring do domu. Ranger 2 to całkiem zgrabne maleństwo. Wygląda nowocześnie, może przypominać trochę stylowy odświeżacz powietrza stojący gdzieś na półce. Kamera ma około 10,5 cm wysokości, niecałe 8 cm średnicy i wykonana jest z dobrej jakości matowego plastiku. Jej wygląd wyróżnia się pozytywnie i można go uatrakcyjnić zakładając kolorowe nakładki. Wygląda to mniej więcej tak. O, w benchmarkowym stylu. Spoko. Oferuje jednak kilkanaście bardzo przydatnych funkcji. Zanim do nich przejdę, zacznę od wyglądu i ergonomii. IMO Ranger 2 składa się z nieruchomej podstawy i obrotowej głowicy. Jej zakres ruchu jest bardzo duży, w poziomie kamera nagra wszystko, co dzieje się dookoła, całe 360 stopni. W pionie ten zakres jest ograniczony, bo w jedną stronę kamera ma swobodę ruchu, a w drugą stronę widok zasłania podstawa. Nie jest to jednak problem, bo kamerę można zamontować na suficie i wtedy możemy nagrać właściwie wszystko, co dzieje się w pomieszczeniu. Odpowiednie elementy mocujące są dołączone do kompletu. Nad obiektywem widoczna jest dioda informująca o działaniu kamery. Co ważne, można ją całkowicie wyłączyć, żeby niepotrzebnie nie przyciągała uwagi. Z tyłu umieszczono port micro USB do zasilania oraz Ethernet, czyli przewodowy dostęp do sieci. To jednak nie wszystko. Gdy podniesiemy obiektyw kamery, otrzymamy też dostęp do miejsca na kartę pamięci microSD do 256 GB oraz przycisku resetowania kamery. I tutaj pewnie pojawi się pierwsza wątpliwość, bo skoro potencjalny złodziej może podejść i po prostu wyciągnąć kartę pamięci z kamerki wraz z filmami, to chyba coś jest nie tak. Spokojnie, ta kamera ma Wi-Fi i możliwość zapisywania filmów w chmurze, czyli na dysku internetowym. Oczywiście ta usługa jest dodatkowo płatna, ale koszt to jakieś $7, czyli około 30 zł za miesiąc. Wychodzi złotówka dziennie, czyli całkiem nieźle. Limitu przestrzeni nie ma, ale jest limit czasu przechowywania nagrań, 3, 7 albo 30 dni. Opcja zapisów w chmurze przydaje się, gdy nie ma nas oczywiście w domu, na przykład wyjechaliśmy na weekend albo na urlop. Nagrania zapisane w chmurze pozostaną bezpieczne nawet po wizycie złodzieja. Zapis filmów w internecie trzeba włączyć w aplikacji i tutaj przejdę do kolejnej zalety, bo aplikacja mobilna jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Producent nie poszedł na łatwiznę, nie poszedł na skróty, lecz stworzył program mobilny, który jest ładny, funkcjonalny, działa stabilnie i jest przetłumaczony na język polski. Konfiguracja kamery jest bardzo prosta. Instalujemy aplikację IMO Live na smartfonie z Androidem lub iPhone'ie. Podłączamy kamerę do zasilania. W komplecie jest 5-watowy zasilacz i 2-metrowy przewód. Oraz postępujemy zgodnie z instrukcją krok po kroku na ekranie smartfona. W skrócie trzeba założyć konto, zeskanować kod QR na kamerze, połączyć się z Wi-Fi i to w zasadzie tyle. Poradzi sobie każdy. Przejdźmy zatem do najważniejszych funkcji tej kamery. Po włączeniu aplikacji mobilnej widzimy na górze opcję odbierania powiadomień. Jest ona bardzo ważna, bo za każdym razem, gdy kamera Ranger 2 wykryje ruch lub podejrzany dźwięk, zostaniemy o tym powiadomieni natychmiast na smartfonie. Opóźnienia są bardzo małe, wręcz można w czasie rzeczywistym sprawdzać, co się dzieje w domu lub w biurze. Kolejną opcją jest maska prywatności. To doskonała opcja dla osób, które nie chcą być filmowane, gdy przebywają w domu lub nie chcą powodować dyskomfortu u gości. Po jej włączeniu kamera schowa obiektyw i zakończy rejestrowanie obrazu oraz dźwięku. Możemy też dotknąć podglądu obrazu i sprawdzić na żywo, co dzieje się w danym pomieszczeniu. Poniżej mamy m.in. przycisk zmiany rozdzielczości z Full HD na HD, przydatne jeśli mamy bardzo słaby internet. Są też przyciski do zapisywania zdjęć, włączania głośnika, możliwość zdalnej komunikacji w obie strony, np. z dzieckiem, ręcznego nagrywania filmów oraz sterowania kierunkiem, w którym nagrywa kamera. Jedną z najciekawszych rzeczy znajdziemy w podglądzie historii nagrań. Tutaj widzimy ciągłą linię czasu, na której naniesione są filmy. Możemy więc zobaczyć dokładnie, kiedy kamera wykryła ruch lub dźwięk. Filmy te można zdalnie podejrzeć na smartfonie oraz włączyć ich nagrywanie, czyli zapis wideo w pamięci telefonu. Już te funkcje, które wymieniłem, są całkiem dobre jak na kamerę za 160 zł, ale zalet jest znacznie więcej. Wejdźmy zatem w menu i ustawienia alarmów. Tutaj przede wszystkim znajdziemy opcję wykrywania ruchu, którą warto mieć włączoną zawsze. Dlaczego?
Otóż zapis filmów może być ciągły, ale wtedy każda doba zajmuje nawet kilkanaście gigabajtów na karcie pamięci microSD, nawet pomimo zastosowania nowoczesnej kompresji H265. Po zapełnieniu karty filmy nagrywane są od początku, ale gdy włączymy detekcję ruchu, to kamera rozpocznie nagrywanie tylko w konkretnym momencie, oszczędzając miejsce na karcie pamięci i zmniejszając liczbę cykli zapisu. W dodatku można też włączyć wykrywanie sylwetek ludzi, by nie wykrywać np. przejeżdżających pojazdów, ruszających się gałęzi za oknem lub zwierząt. Pomaga w tym także zmiana czułości wykrywania ruchu. Ogólnie rzecz ujmując, kamera jest bardzo czuła. Z mojego doświadczenia wynika, że czułość można obniżyć do poziomu 1:5 lub 2:5, a wciąż będzie działała bardzo dobrze. Bardzo przydatna może być też funkcja śledzenia poruszających się obiektów. Na przykład jeśli niepowołana osoba przejdzie przez duże pomieszczenie lub korytarz, to kamera będzie ją śledziła przez cały czas. A co jeśli chcemy włączyć wykrywanie ruchu tylko w części pomieszczenia lub podwórka? Wtedy wchodzimy w opcję ustaw obszar wykrywania i tutaj wymazujemy miejsce, które ma być nieaktywne. Jest to takie wirtualne ogrodzenie. Ranger 2 pozwala stworzyć geofencing, czyli bezpieczny obszar np. dookoła domu, którego opuszczenie skutkuje aktywacją wszystkich podłączonych kamer w domu. Warto również dodać, że po wykryciu ruchu kamera może włączyć sygnał alarmowy. Nie jest on może bardzo głośny, ale wystarczający, by w nocy w cichym miejscu zaskoczyć potencjalnego włamywacza. Opcja rozpoczynania nagrywania po wykryciu nietypowego dźwięku też może się przydać, zwłaszcza jeśli używamy kamery do monitorowania dziecka śpiącego w innym pokoju. Wyregulować można nawet próg głośności, od którego kamera zacznie nagrywać i powiadamiać użytkownika. Zużycie energii w czasie działania zazwyczaj waha się między 3 a 4 W. To niedużo. Działanie kamery iMo Ranger 2 jest w pełni zautomatyzowane. Można nawet dokładnie ustalić harmonogram jej włączania, gdy wychodzimy z domu do pracy oraz włączania, gdy wracamy. Bez problemu wybierzemy konkretne dni i godziny. Na koniec trzeba wspomnieć o bardzo ważnej zalecie, jaką jest noktowizja. Kamera ma diody świecące niewidocznym dla ludzi światłem podczerwonym. Dzięki temu może nagrywać wyraźne filmy nawet w całkowitej ciemności. Jakość obrazu w nocy jest zupełnie wystarczająca, a diody podczerwone efektywnie doświetlają nawet na odległość około 10 metrów. Widać twarz i postać osoby, co z pewnością może ułatwić identyfikację ewentualnego włamywacza lub innej niepożądanej osoby. W dzień jakość obrazu jest oczywiście jeszcze lepsza. Warto jednak upewnić się, że kamera nie jest skierowana bezpośrednio w stronę słońca, bo część kadru może być za ciemna. Ogólnie jednak nie ma na co narzekać. Byłbym zapomniał jeszcze jednej ciekawostce. Kamerę iMo Ranger 2 można udostępniać 5 osobom, na przykład rodzinie lub współpracownikom. Na dodatek można nią zarządzać w ramach popularnej usługi Google Home lub Alexa. Jak na kamerę do monitoringu za niecałe 160 zł, muszę przyznać, że iMo Ranger 2 jest wprost rewelacyjna. Nie sądziłem, że od tak taniej kamery można oczekiwać czegoś więcej niż minimum funkcjonalności i jakości. Tymczasem Ranger 2 jest ładna, dobrze wykonana, bardzo funkcjonalna, ma dopracowaną aplikację na telefon, działa stabilnie i jest prosta w obsłudze. Jeszcze raz podkreślę, 160 zł, za taką kwotę mogę ją w 100% polecić. Jest przydatna do monitorowania naszych pociech albo domowych zwierzaków, a w razie czego odpukać, może nagrać ewentualnego włamywacza nawet w całkowitej ciemności. Jak dla mnie to po prostu rozsądna oferta. Do zobaczenia.